na moim miejscu usiądzie znana pisarka Olga Rudnicka. Jej najsłynniejsze powieści kryminalne noszą tytuł Martwe jezioro, czy ten rudy kot to pies, drugi przekręt na tagu. Zapraszamy na krótką relację z tego spotkania. Autorka 9 powieści kryminalnych. Ja mogę ze swej strony powiedzieć tylko tyle, że pierwszą powieść pani Olga wydała w wieku 20 lat, że tak powiem, swoich. Ukazała się w 2008 roku, także myślę, że to jest bardzo wielki dorobek na chwilę obecną. Będzie nam miło posłuchać historii pisania. Tak jest. Proszę Państwa, postaram się Państwa nie zanudzić. Pozwolę sobie również usiąść, żeby tak nie patrzeć z góry. Zaczęło się od tego, że te sny spisywałam. Codziennie. W pewnym momencie zaczynałam je ubarwiać, powstawały krótkie formy literackie i nigdy nie pomyślałabym, że kiedyś napiszę książkę. To miało być kolejne opowiadanie. Z tym, że fabuła na tyle mi się rozbudowała. Ja tak bardzo polubiłam swoich bohaterów, że powstała pierwsza powieść. Z Nataliami właściwie wszystko zaczęło się tak przewrotnie, dlatego że mam cały czas problem z wymyślaniem tych imion, tak? No i tak sobie wymyśliłam, że jak pięknie by było, gdybym tych bohaterów mogła ponumerować i nie byłoby żadnego problemu. Czyli rodzina wcześniej, przed przesłaniem materiału do wydawnictwa, nie recenzuje, jakby czy nie podpowiada? Nigdy w życiu, nigdy w życiu. Zawsze jest przesyłana bezpośrednio do wydawnictwa. Mówię, ja nawet się nie przyznaję, kiedy będzie premiera. Pani czerpie inspiracje? Z inspiracjami właściwie jest różnie, bywa bardzo różnie. Często sny kierują mnie w jakimś tam kierunku. Podczas pisania jednej z powieści natknęłam się na obraz Johna Colliera, właśnie zatytułowany Lilith. Ujrzałam piękną kobietę w mrocznym tle, zaczęłam się więc zaczytywać. Właściwie ten obraz był moją inspiracją. Przy kolejnej z kolei powieści natknęłam się na artykuł na temat stalkingu. Także często jest tak, że mam wrażenie, że to we mnie tkwi. Nie wiem właściwie skąd się biorą pomysły. Ale często też jest tak, że podczas rozmowy z drugą osobą wystarczy, że rzuci jakieś hasło, które już mnie zainspiruje do tego stopnia, że już wiem, co muszę napisać, tak? Także tak naprawdę dookoła, wszystko, co nas otacza, uwielbiam ludzi obserwować. Cała ta rzeczywistość właściwie jest inspiracją. Na pewno nasi widzowie zastanawiają się, dlaczego tak młoda kobieta jak pani zainteresowała się kryminałami. Kocham kryminały, bo lubię się bać. Od najmłodszych lat zaczytywałam się tymi kryminałami. Lubię to napięcie, te emocje, to wielkie boom na samym końcu, prawda? I jeszcze coś się dzieje, jakieś morderstwo, jakieś dziwne powiązania, jakieś intrygi. I cała ta zagadka, a kto to zamordował, no proszę Państwa, no jak tu nie lubić kryminałów? Nie da się. A jakie ma Pani plany na przyszłość? Plany są takie, że zamiast tutaj właśnie stać, powinnam siedzieć i pisać, bo pracuję nad kolejną powieścią, także chcę pisać, tego jestem pewna. A co pani by powiedziała ludziom, którzy właśnie piszą, a chowają do szuflady swoje prace? Że warto się przełamać, schować te wszystkie kompleksy do kieszeni, dlatego że ja również byłam osobą bardzo skrytą, nieśmiałą, zamkniętą w sobie. Również pisałam do szuflady. Natomiast to wszystko to jest tak ogromna satysfakcja, kiedy ktoś doceni te książki, kiedy ktoś to czyta, komuś to się spodoba, że człowiek naprawdę wtedy w pewnym momencie te kompleksy to wszystko zostawia na boku i przychodzi taki moment, gdzie naprawdę cieszy się tym wszystkim. Także warto się przełamać. Materiał przygotowały dla Państwa Ola Fit i Aneta Grabec. Dziękujemy.